część trzecia, zjazd do zajezdni z Błot. Jesteśmy już w Marcinie Bawerskim. Do zajezdni zostało około 10 minut jazdy. Po lewej stronie nadal linia kolejowa w stronę Warszawy do Otwocka. Jeszcze jakiś zabłąkany autobus i to nawet nasz. Alpinka chyba nocna zmiana. I jesteśmy już w Marcinie Bawerskim, rondo w Marcinie, tak, N02. Stąd już niedaleko, tylko żeby zamieść na zielone światło na następnym skrzyżowaniu. I szafa gra. No i popkolerkę włączę hamulce. A nie wiem, wyprzedza. A potem włączę hamulce. J57 i tak dalej. Udało się nam tutaj trafić na zielone światło. Tak, zmiana pasa bez miegacza. Ciekawa rzecz, bo zaraz tutaj, za przejście dla pieszych, teoretycznie wyjeżdżamy z terenu zabudowanego. O, proszę, znak jest, koniec terenu zabudowanego. Za chwileczkę jazdą w teren zabudowany wyjadę, ale znaku nie ma. Czyli de facto, gdyby, nie daj Boże, ta maszyna oczywiście nie może, teoretycznie może, ale ma blokady. Gdybym zsunął stówą, mogliby mnie złapać. No stówą oczywiście autobus nie może jechać. W Polsce na takich drogach 70 na godzinę. Ale gdyby, nie daj Boże, zawsze można byłoby się pokusić, że jeden znak stał, drugiego nie ma. My sobie jedziemy 55 na godzinę, więcej ten
dyliżans nie wyciąga z powodu blokad. Popularny zamek Kagań. I jesteśmy już na wiadukcie kolejowym w Rembertowie. Znak, że będziemy zaraz skręcać w prawo. Zrobimy pod tą trasą oberka i już bardzo blisko do bazy. Tak, i tutaj nigdzie tego znaku teren zabudowany nie ma. Jest to 40 na godzinę, są dziury oczywiście. Znak, że jesteśmy na peryferiach Warszawy. Jest północ, nawet dwie po. Mamy dobry czas. W lewo i ostatnia prosta. A, czy jest znak? Jest znak jednak.